SCP Containment Breach jest to zdecydowanie najbardziej znana gra stworzona na podstawie SCP Wiki. Jest to jeden z najbardziej znanych horrorów 2012 YouTube'a, jak i również niestety powód, dla którego niektórzy myślą, że SCP to gra, no ale trudno się mówi. Jako taki mały nostalgia trip, dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o historii tworzenia gry, o jej fabule oraz jaki wpływ miała na społeczność SCP. Nie przedłużając ani trochę dłużej, zaczynajmy. Pewnego razu był sobie fiński koleś imieniem Jonas Rikkonen. Jonas pewnego razu zagrał w grę SCP-087 na podstawie SCP-ka o tej samej nazwie. Chłopak był zachwycony, jak klimatyczna i przerażająca tak prosta gra mogła być, i zainspirowało go to. Postanowił zrobić własną grę, inspirowaną tym właśnie tworem. Stworzył on SCP-087-B. Co prawda w dokumencie nie ma o niczym takim wspominane, jednak tu chodziło bardziej o stworzenie czegoś od siebie w tym klimacie, niżeli bycie ściśle powiązanym z oryginałem. Była to prosta gra o chodzeniu w ciemnych, losowo generowanych korytarzach i dostawaniu straszaków, w czasie gdy epizodycznie odzywa się nam naukowiec fundacji, komunikując, żeby iść dalej, że sygnał słabnie. Całość nie była bardzo skomplikowana, ale kurna, była efektywna. Jonas wiedział o tym, jak ważny w horrorze jest klimat, i wiedział, jak go zrobić. Pierwsza wersja wyszła 30 stycznia 2012 roku i była sukcesem. Ale Regalis, bo takim pseudonimem podpisywał się deweloper, dopiero się rozkręcał i od razu chciał zrobić coś większego, trzymając się klimatu i przy okazji korzystając z losowo generowanego terenu. Już 15 kwietnia tego samego roku światło dzienne ujrzała pierwsza wersja naszego ukochanego Containment Breach'a. Woo! Alright, I gotta go look at pictures of like puppies and kittens and stuff. Cause that was downright... That was horrible. That was horrible. Right, and I did get pretty damn scared, so you better be happy. And that's pretty much... Gustujcie i ogółem... Cześć, co to za dźwięk, mamo, wychodzę z tej gry, cześć! Cały internet huczał. SCP Containment Breach podbiło serca fanów, przyciągnęło nowych, a dla reszty był to po prostu bardzo dobry horrorek. Nie oszukujmy się, grafika nigdy nie była niczym bardzo imponującym, ale jako gra indie na taką skalę robi jednak wrażenie. Różnorakie odgłosy z tej gry są nadal używane w wielu miejscach, głównie memach albo na Robloxie, a klimat trzyma i wbija w fotel równie dobrze, co robił to dekadę temu. Ale dobra, wystarczy nudnego, prawdziwego świata. A co tak naprawdę chodzi w fabule? Pogadajmy o niej chwilę, bo jest tam więcej niż może się wam wydawać. Po odpaleniu gry budzimy się jako członek personelu klasy D w swojej celi. Ciekawe jest to, że przeciętny gracz, który nie słyszał za dużo o SCP, wie w tym momencie dokładnie tyle, co jego postać powinna. Absolutne nico, poza papierkiem wprowadzającym zostawionym przez personel fundacji. W skrócie możemy tam wyczytać typową formułkę dawaną klasie D. Od teraz nazywasz się D9341. Masz się nas słuchać, bo jak nie, to kulka w łeb. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za miesiąc jesteś wolny. Niedługo po tym, jak mamy opcję się porozglądać po naszej klaustrofobicznej, prywatnej przestrzeni, słychać kroki, po czym przychodzi agent Ulgrin i bierze nas na testy. W drodze na badania możemy się porozglądać po fundacji i posłuchać gawędzenia strażników, które całkiem fajnie przedstawia świat, w jakim jesteśmy. W końcu strażnicy stają przed drzwiami podpisanymi SCP-173, dają ci szybkie instrukcje i każą włazić. Spotykamy dwóch współwięźniów, a następnie głos z głośników rozkazuje wejść do środka celi przechowawczej. To jest początek końca, ponieważ to, co się dzieje potem, to definicja ciszy przed burzą. Drzwi się psują, naukowcy się stresują, systemy szwankują, aż w końcu stało się. Please approach SCP-173 for testing. There seems to be a problem with the door control system. The door isn't responding to any of our attempts to close like it. This. So please maintain direct eye contact with SCP-173 and... What's happening? Ta scena zestarzała się jak najlepsze wino i jestem w stanie o to walczyć. Trupy walają się na prawo i lewo. Ci, którzy jeszcze żyją, nie wiedzą, jak długo to może potrwać. Tutaj zaczyna się prawdziwa przygoda D9341. Błądząc po takich samych korytarzach, szarych pokojach, co jakiś czas napotykając przechowalnie czy jakieś zwłoki, niczego nie pamiętający więzień próbuje ujść z życiem w sytuacji tak bardzo nastawionej przeciwko niemu.
Po licznych ucieczkach od przeraźliwie szybkiej i nieczule wyglądającej rzeźby, koszmarnie wyglądającego podgniłego starca, zbyt przyjaźnie brzmiącego głosu oraz, jako wisienkę na torcie doktorka Plagi, udaje się jednak odblokować przejścia między ciężką i lekką strefą przechowawczą, z jednej strony zbliżając się o mały krok do wolności, z drugiej otwierając przejście do reszty ośrodka dla wszystkich anomalii. Napotykając nowe zagrożenia w ciężkiej strefie, konkretnie SCP-966 i SCP-096, w końcu personel klasy D dostaje się do kogoś, kto nie próbuje go zabić. Nie wygląda on jednak dość godnie zaufania. SCP-035, a raczej jego ofiara w własnej osobie. Od razu po zauważeniu człowieka anomalia błaga go o wypuszczenie, jednak z oczywistych powodów to się nie dzieje. Zamaskowanemu nieznajomemu tak bardzo zależy na wolności, której wie, że samemu nie uzyska, że próbując kłamać, jakoby był zwykłym człowiekiem, do którego ta maska się przyczepiła, że potrzebuje on lekarza. Nawet podaje szyfr do schowka nieopodal, w którym jest kapsułka SCP-500 oraz, na jego nieszczęście, dokumenty ujawniające, czym ta maska naprawdę jest. Po chwili dylematu jednak obiekt zostaje uwolniony. Drzwi zatrzaskują się za graczem, a anomalia ujawnia swoje prawdziwe intencje, zdradzając jednak przy tym bardzo ważne informacje. I have reason to believe that SCP-079 is taking control of the facility's systems, including the door system. Your best bet is to appeal to it somehow. Hopefully you can come to a compromise. However, it does not control the warheads. But you should disable them remotely in the event that something goes wrong. Momentalnie promyk nadziei pojawia się na horyzoncie. Przedostając się do strefy wejściowej, do placówki wkracza grupa MFO Nine-Tailed Fox, która ma za zadanie posprzątać cały bałagan, który zaszedł w ośrodku 19. Dla pracowników klas od A do C jest to świetna wiadomość. Specjalnie wyszkoleni żołnierze pozamykają obiekty w celach, a oni być może jednak wrócą do domu na kolację. Dla gracza klasy D jednak jest to kolejny problem, ponieważ stanowią oni nowe zagrożenie, tym razem mające przy sobie śmiercionośne P-90. Manewrując jednak między podzielonymi na grupy po 3 zespołem uzbrojonych mundurowych oraz niewidzialnymi SCP-966, które jakoś się tu dostały, D9341 dostaje się do centrum elektrycznego i wyłącza zdalne sterowanie drzwiami. SCP-079 został częściowo przynajmniej rozbrojony i chyba czas mu złożyć wizytę. Z powrotem w ciężkiej strefie dostanie się do przechowalni komputerka nie było już żadnym problemem w porównaniu z resztą wyzwań, z jakimi musiał sobie radzić dzielny członek personelu klasy D. Zdając sobie sprawę z przegranej pozycji, SCP-079 zniża się do rozmowy z człowiekiem i ma dla niego propozycję. Potem już z górki. Wracamy się, przywracamy staną kontrolę i bramy zostają otwarte. Teraz D9341 staje przed wyborem. Wyborem swojej drogi ucieczki. Wyborem drogi i sposobu. Jest to moment, w którym gracz wybiera zakończenie, jakie dostanie. Zacznijmy od najbardziej oczywistego, więc D słucha się porad wcale nie niebezpiecznej sztucznej inteligencji, już nic nie kombinując, ucieka przez bramę B. W tej sytuacji, uciekając od ostrzału, dostaniemy się o krok od wolności, jednak zatrzymają nas drzwi na szyfr. Na domiar złego SCP-682 został uwolniony i rozwala ośrodek. NTF-y stwierdziły, że tego już za dużo, nie ogarną tego i detonują oni głowice nuklearne, kończąc naszą przygodę. Kolejne zakończenie jest, jeżeli te głowice wyłączymy ręcznie przed ucieczką. Wtedy wszystko się toczy tak samo, jednak detonacja się nie udaje. Jednak wolność dalej jest poza zasięgiem przez ekipę mobilnych formacji, które znajdują przy bramie klasie D, nie myśląc wiele, strzelają mu w głowę, kończąc grę.
Mniej tragicznie kończącą się wersją wydarzeń jest ucieczka przez bramę A. Możemy po raz kolejny uciec, nie przejmując się niczym innym. W tej sytuacji zaraz przed ucieczką pojawi się SCP-106, który przejdzie się po podwórku, odwracając uwagę strażników, i cały ostrzał skupi się na nim. Teraz mamy szansę uciec, kiedy wszyscy są zajęci umieraniem i strzelaniem. W korytarzu, do którego uciekł D9341, spotyka go rebelia chaosu. Terroryści dla większości, ale upragnione wybawienie dla klasy D. Drużyna stwierdziła, że ktoś taki jest o wiele zbyt wartościowy, aby go stracić, więc biorą go ze sobą, żeby poznać sekrety znienawidzonej przez nich fundacji. Najciekawszym według mnie jest zakończenie ostatnie, które żeby dostać musimy wrócić do ciężkiej strefy przechowawczej, do przechowalni SCP-106, w której tak się składa, że została przynęta. Pewien nieszczęśnik został podłączony do łamacza kości udowej i jest to idealna sytuacja dla nas. Pozwolę sobie pominąć, jak wygląda procedura rekontaminacji. Zresztą po nazwie narzędzia chyba idzie się domyślić. Rzecz w tym, że jeśli wszystko dobrze zrobimy, jesteśmy w stanie zamknąć staruszka pod kluczem, tym samym robiąc część roboty z NTF-ów. Teraz, kiedy D9341 wyjdzie na powierzchnię bramą A, już z odległości zobaczą go właśnie członkowie Nine-Tailed Fox. Teraz jednak zastanawiam się chwilę przed strzałem, co da im czas na zastanowienie się, jakim cudem klasa D zaszła tak daleko. Zabiorą go ze sobą, wydając raport, w którym mówią, że wszystkie szczęście oraz całkowite mistrzostwo, nawet w najbardziej niebezpiecznych sytuacjach. Jest w stanie przewidywać nawet najbardziej nieprzewidywalne zagrożenia, tak jakby wykonywał te niemożliwe zadania już kilka razy wcześniej. Dalsze testy są potrzebne, aby stwierdzić, czy obiektowi należy nadać klasyfikację SCP. Teraz możecie się zastanawiać, skoro jednak klasa D nie uciekła, wszystko na marne, czemu niby jest to najciekawsze z zakończeń? Odpowiedź jest prosta. Komentarz o zdolności omijania zagrożeń nie jest tylko żartem na zasadzie hehe, bo jak gram w grę i mogę wczytywać zapis. Tak naprawdę mówi to o przeszłości naszego bohatera oraz kim jest D9341. Dlaczego w ogóle został klasą D i kim był wcześniej? Odpowiedź na te pytania znalazłem w filmie Who is D9341, do którego obejrzenia serdecznie was zapraszam. Ja natomiast przytoczę w uproszczonej formie to, co autor oryginalnego filmu opowiedział. Teraz uwaga, bo następny fragment filmu to jedynie teorie i spekulacje. Swego czasu w fundacji pracował obiecujący badacz. Nazywał się Benjamin Oliver Walker. Pracował on na czymś, co ościł The Spiral Gestalt. I tłumaczenie, co te słowa znaczą, jest dla mnie zbyt trudne. Rzecz w tym, że udało mu się odkryć istnienie innego świata, w jakim stopniu. Nawiązuje do tego kartka z SCP-970, nieskończonego korytarza. W tym powtarzającym się miejscu może się stać wiele dziwnych rzeczy. A jedną z nich jest znalezienie kartki papieru ze słowami biały i czarny, ukształtowanymi w spirale. Poza jednym słowem w prawym dolnym rogu jest to słowo szary. Oznaczałoby to, że Benowi udało się w jakiś sposób połączyć z tamtą inną rzeczywistością. O5 jednak nie podzielali jego entuzjazmu do badań. Zostały one uznane za zbyt niebezpieczne, nielegalne i udzielono mu nagany. Tyle jednak nie wystarczyło i wkrótce sprawy przybrały znacznie mroczniejszy ton. Dr. Walker został zdegradowany. Ze starszego badacza poziomu 4 spadł on aż na poziom personelu klasy D. Pamięć mu została wyczyszczona, a on jako swój pierwszy test został wybrany do spotkania się z SCP-173. Reszta to już historia. Efekty jego badań były jednak większe niż przewidział, niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Świat, z którym udało mu się połączyć, to nasz świat. Osoba, z którą się połączył, to gracz. Teraz słowa z zakończenia nabierają nową głębię. D9341 umie omijać swoje zagrożenie, bo ty je znasz. Kiedy Oliver umiera, ty ładujesz zapis, wracasz, wiesz jak tego uniknąć. Gracz jest tym, przez co ten konkretny klasa D jest uważany za anomalię. No to powodzenia na przesłuchaniu, Walker. Swoją drogą, tak lubię interpretować scenkę, którą widać po każdym zakończeniu, gdzie kamera odlatuje od ekranu. Może to oznacza właśnie koniec naszej wspólnej przygody z tym członkiem klasy D. Miałoby to sens, jako że to zakończenie gry i z jakichś przyczyn spirale się rozłączyły, D9341 traci swoje zdolności, a my kontakt z nim. Znaczy, nie widać tego po zakończeniu z rebelią chaosu, ale czy to oznacza, że zatrzymał swoje moce do respawnu? Niby nie mamy już kontroli, także zgadywanki zostawię wam. Jedno jest pewne. Containment Breach dalej imponuje pod praktycznie każdym względem. Liczba obecnie napisanych raportów SCP jest to już prawie 7000,
w momencie pisania tego scenariusza i wzrasta to szybciej niż kiedykolwiek. Pozwolę sobie stwierdzić, że bez tej gry SCP nie byłoby w tym momencie tak popularne, jak jest obecnie. Nie byłoby też raczej niszową społecznością z zaledwie 1000 raportów, ale chyba możemy się zgodzić, że CB znacząco się przyczynił do popularności społeczności. Poza przybytkiem ludności, gra zainspirowała wiele innych twórców do spróbowania swoich sił w grach SCP, jak anulowane niestety już w styczniu zeszłego roku SCP Unity. SCP Project Unreal, który jest przeróbką w Unreal Engine 4, jest obecnie w Alfie. Światowej sławy polska produkcja, jaką jest nigdy nie zawodzące SCP Secret Laboratory. I wiele, wiele innych inspirowanych bezpośrednio produkcji, jak i na pewno liczne, mniej powiązane gry, które nigdy by może nie powstały bez tej perełki 2012 roku. Do tej pory na YouTubie pojawiają się regularnie filmy. Jeśli nie z Containment Breacha konkretnie, to powiedzmy z tych siostrzanych gier już na pewno. Szczerze, moim subiektywnym zdaniem, temat dzisiejszego odcinka się zestarzał jak dobre wino. Dalej bawił i straszył podczas zbierania materiału na ten film, tak jak gdybym grał w niego pierwszy raz. I to jednak o czymś świadczy. Każda strefa idealnie przedstawia swój klimat designem i odgłosami. Lekka strefa będąca epicentrum, pełnym zamieszania i chaosu. Ciężka będąca tym niezwykle niebezpiecznym terenem, gdzie najwięcej się dzieje. Strefa wejściowa będąca tym już prawie spokojnym miejscem. Ostatnią przeszkodą dzielącą cię od wolności. Każda anomalia, którą spotykasz na swojej drodze, dalej skutecznie straszy i z wyjątkiem animacji, które jednak troszkę się zestarzały, mogłyby spokojnie być z jakiejś nowej gry, która by miała dopiero wyjść. Kupowałbym. Jeśli ciekawi was, co dalej z Regalisem, twórcą. Niestety przez użyty model SCP-173, bazujący na zdjęciu Untitled 2004, nie może on zarabiać z tego tytułu. Jednak coś mi mówi, że to nie na tym mu zależało, a na zrobieniu zwyczajnie genialnej gry. Założył on jednak studio, Undertow Games. Obecnie pracują nad tytułem, z którym Jonas zaczął samemu się już bawić po wypuszczeniu swojego hitu SCP. Mianowicie Barotrauma. Więc możecie genialnemu deweloperowi pokazać trochę miłości i wypróbować te gry na Steamie we wczesnym dostępie. Bez zbędnego przedłużania, bo ten film już na pewno jest za długi, powiedziałem wszystko co miałem. Mam nadzieję, że wam się spodobało, jeśli tak, to wiecie co robić. Ja już znikam, odmeldowuję się.